część z nas pochodzi ze wsi, więc tak jakby klimat wiejski to jest coś, w czym zostaliśmy wychowani. Gorajec to mała wieś, w której mieszka zaledwie kilka rodzin. Dookoła lasy nie ma przemysłu, ale nie ma też miejsc pracy. W tym budynku była kiedyś szkoła, ale wieś się wyludniła i sale lekcyjne przestały być potrzebne. Sami mieszkańcy mówili o tym miejscu wieś na końcu świata. I nagle okazało się, że koniec może być początkiem. Dzień dobry, dzień dobry, chodźcie. Z tą szkołą było tak, że nie można jej było zbyć. Stała pusta i stała zaniedbana. To był cały problem wsi, bo to wiadomo, że to nie było nasze, ale znaczy wiejskie, ale pod gminę należała. Dobra, że się znalazł taki kupiec i wziął ktoś to pod swoją opiekę, zrobił to, co zrobił. Tak naprawdę to miejsce tworzą ludzie i wszystko, co tutaj się znajduje, jest dzięki temu, że mamy tak wielu przyjaciół i tak wielu ludzi chce z nami współpracować. Dzięki energii wielu osób szkoła zmieniła się w centrum kultury. W 2009 roku zaczęło się Folkowisko, letni festiwal muzyki, literatury i sztuk plastycznych. Impreza przyciągnęła i artystów, i turystów. Organizatorzy mieli pomysł na te spotkania. Proponowali tematy przewodnie. Wielka wędrówka, kultura kobiet, bunty wiejskie, kultura ukraińska i żydowska. Okazało się, że powrót do historii, kultury i ekologii może być inspiracją także dla społeczności lokalnej. Bez dużej promocji, marketingu, bogatych sponsorów narodziła się idea, która angażuje wiele osób. Coraz więcej ludzi przyjeżdża i z Ukrainy, i w tym roku mieliśmy z Japonii dziewczyny, w Hiszpanii, można powiedzieć, prawie cała Europa zjeżdża do takiego malutkiego Gorajca, gdzie mieszka w tej chwili 14 osób. Przed wojną ta wioska miała 182 numery, ponad 1400 mieszkańców. Także można powiedzieć, że ta tradycja, która tutaj była, a tutaj było też kilka zespołów, można powiedzieć, które grały w Gorajcu przed wojną, to były takie zespoły bardziej ludowe. No i ta tradycja właśnie taka ludowa, tych tańców ludowych, przyśpiewek, wraca. Jaś wygrywa na fujarce swojej dziewczynie. Tra-la-la, jaś wygrywa na fujarce swojej dziewczynie. Stowarzyszenie Folkowisko podkreśla, że działa w konkretnym miejscu i dla konkretnych ludzi. Młodzi ludzie mówią, że nie chodzi o to, żeby kulturę przywozić z zewnątrz. Chodzi o to, żeby ją współtworzyć. Zwłaszcza, że chętnych do współpracy nie brakuje. Dla mnie ludowa muzyka to jest wszystko. Zawsze mówię, że jak umrę, to będą, a zagrają, to i w trumnie zatupkam. W tej części Europy nie brakuje pamiątek kultury. Jednak historia także zostawiła tu swój ślad. Kolejne pokolenia mają do odrobienia lekcje pamięci i lekcje przebaczenia. Ta historia Gorajca jest bardzo, bardzo bogata, no i my dzisiaj po tych trudnych doświadczeniach możemy szukać takiej platformy do porozumienia i możemy też włączyć się w taki pewnie trudny i długi proces pojednania. To właśnie dlatego stowarzyszenie zebrało pieniądze na polsko-ukraiński teledysk. Zespół z Ukrainy śpiewa polską piosenkę. Tradycja odczytywana jest na nowo i w nowej aranżacji. Sztuka może łączyć ludzi. Staramy się pokazać Polakom, że kultura wiejska to jest coś, z czego oni wyrośli. Nie powinni się tego wstydzić, dlatego że najgorsza rzecz, z którą zetknęliśmy się robiąc Folkowisko, robiąc festiwal i robiąc stowarzyszenie, to były kompleksy. To były kompleksy ludzi, którzy mieszkają w mieście, a nie przyznają się do swojego wiejskiego pochodzenia. To były też kompleksy ludzi, którzy mieszkają na wsi i się tego wstydzą. Miał nawet we wsi własną zagrodę. Stowarzyszenie Folkowisko zainicjowało więc powstanie serii filmów animowanych. Historie sięgają do lokalnych opowieści. Mogą zainteresować zarówno młodego, jak i starszego widza. W ten sposób kultura to jednocześnie edukacja. Najważniejsze jest to, co jest tak naprawdę w głowach ludzi i to, czego się nie da przeczytać w książkach. W Gorajcu narodził się nie tylko festiwal artystyczny, powstało środowisko, któremu zależy na szukaniu w kulturze ludowej tego, co twórcze, oryginalne i inspirujące. Dzięki stowarzyszeniu powstał film Niepamięć, historia trudnej przeszłości polskich chłopów.
Na ścianie budynku dawnej szkoły powstał pierwszy wiejski mural ścienny, przedstawiający lokalne tradycje artystyczne i rzemieślnicze. Energia nie gaśnie. Oj, siadaj, siadaj, kochanie moje!